Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A dziś naszym gościem jest pani profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz, należąca do grona wybitnych badaczy polskiego wieku XVIII. Dzięki pracom pani profesor możemy poznać idee i wartości, z których wyrastała działalność najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia. Zapraszam. Anna Grześkowiak-Krwawicz jest wybitnym historykiem idei. Nie ma jej równych, jeśli chodzi o myśl, język i wartości dawnej Rzeczypospolitej. Dla nas, członków Pracowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, pani profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz jest przede wszystkim koleżanką, którą znamy od ćwierćwiecza. Pełną humoru, erudycji, wyjeżdżającą nieustannie w długie podróże na kwerendy i zebrania naukowe, które odbywają się w różnych częściach świata. To jest jedna z tej grupy niewielu osób, które podjęły się badań nad publikańskością kultury politycznej dawnej Polski. A pani profesor jeszcze o tyle ciekawie patrzy na kulturę polityczną Rzeczpospolitej XVII czy XVI wieku, że patrzy na nią też z perspektywy badacza wieku XVIII, czyli oświecenia. W Instytucie Badań Literackich pan profesor Krwawicz przez dwie ostatnie kadencje była przewodniczącą Rady Naukowej. Może wyda się to trochę dziwne. Profesor Krwawicz jest przede wszystkim historykiem, a przewodniczyła obradom naukowym literaturoznawców. Z drugiej strony jest to jednak zrozumiałe. Tutaj uzyskiwała stopnie i tytuł naukowy, a jednocześnie jest chyba najbardziej gorliwym czytelnikiem i znawcą literatury pięknej, zarówno dawnej, jak i współczesnej, spośród nas wszystkich polonistów zajmujących się oświeceniem. Dlaczego istotne są te dokonania? Wydaje się, że główną przyczyną jest to, że do mniej więcej może 90. lat XX wieku ta refleksja nie była rozbudowana i obecna. Natomiast dzięki pracom pani profesor zaczęliśmy patrzeć na to, że ta tak zwana demokracja szlachecka, tak ją nazywano w podręcznikach do historii, często łącząc negatywnymi konotacjami warcholstwo, sobie państwo. Ta refleksja pani profesor pokazywała, że ta struktura myślenia o państwie, o obowiązkach, o podmiotowości, obywatelskości, o zadaniach, o cnotach politycznych itd., że to stanowi niesamowity kapitał i dziedzictwo naszej kultury, która zresztą ewidentnie korzysta, czy odwołuje się do zdobyczy antycznego Rzymu. Pora powitać bohaterkę naszego programu. Jest z nami pani profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz, historyk, edytor, związana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu. Pani profesor, no historycy często unikają badania rzeczy tak ulotnych jak idee, wartości, skupiają się na kulturze politycznej, a najchętniej na wydarzeniach politycznych, jako tych twardych faktach, które historiograf może rzetelnie zbadać. Pani postąpiła inaczej. Dlaczego? Próbowałam się nad tym zastanowić. Trochę z przypadku, jak każdy z nas historyków, zaczynamy coś badać, zaczyna nas prowadzić w jakimś kierunku, coś nas pociąga i trochę tak ze mną było. Łatwiej mi jest powiedzieć, dlaczego zainteresowałam się XVIII wiekiem, choć teraz już poza niego wychodzę. Jeszcze dziecięciem będąc, obejrzałam dwie sztuki. Termopile polskie Micińskiego i Przybyszewskiej Termidor. I to wywarło na mnie tak nieprawdopodobne wrażenie, że zafascynowałam się rewolucją francuską, no i właśnie końcówką Rzeczypospolitej Obojga Narodów. I to jakiś taki był początek, no jeszcze w szkole podstawowej. I tak mi zostało. Początkowo nie myślałam, że będę się zajmowała akurat myślą polityczną. Mnie interesowało, i to rzeczywiście prawie od zawsze, co kto o czymś sądził. Stąd, kiedy zaczynałam moją pracę magisterską, pisałam o opiniach Francuzów o Stanisławie Auguście. Moim źródłem
Do moich pierwszych badań była publicystyka polityczna. Polska, drugiej połowy XVIII wieku, Stanisławowska. Bo mnie interesowało, jak pokazują monarchię francuską. Ale przy okazji zaczęłam czytać te źródła i zaczęłam je czytać i zaczęłam się zastanawiać, że dobrze by było opracować porządnie temat publicystyki politycznej Sejmu Czteroletniego. Mnie też interesowały takie rzeczy jak manipulacje na przykład, demagogia. No i tu coraz bliżej było już do tego języka politycznego, czy do dyskusji, do myśli politycznej. A druga rzecz, która mnie zawsze interesowała, choć nie od początku ją badałam, to było to, ciągle się przejawia przecież we wszystkich podręcznikach, we wszystkim jest ciągle ta złota wolność szlachecka. I mnie dręczyło, co to naprawdę było. To mnie bardzo zaciekawiło i zaczęłam się temu przyglądać. I to była właściwie moja droga do badania myśli politycznej i historii idei w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. No, najpierw przyjrzałam się wolności, a potem w ogóle, jak oni mówili o polityce, co dla nich było ważne. Profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz jest też pomysłodawcą i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII. Towarzystwo powstało w roku 1996 i jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Wiekiem XVIII, które ogarnia właściwie wszystkie kraje kultury europejskiej. Grono badaczy XVIII wieku jest dość dobrze zintegrowane w skali międzynarodowej, w skali krajowej. Cieszymy się przynależnością do Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII. To towarzystwo jest częścią międzynarodowych towarzystw badań nad Wiekiem XVIII. Do Polskiego Oddziału Badaczy Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII należą uczeni różnych dyscyplin, a zatem historycy, historycy literatury, historycy sztuki, badacze nauk ścisłych, filolodzy, romaniści, germaniści, angliści. Pani profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz była czynnie zaangażowana zarówno w tym wymiarze międzynarodowym, uczestnicząc w strukturach międzynarodowych środowiska badaczy wieku XVIII, też jako wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII. Taką ludzką swoją dobrocią i z taką pasją dla badań nad wiekiem XVIII uczyniła bardzo wiele dla integrowania naszego środowiska. Zatem osobiście jestem pani profesor bardzo, bardzo wdzięczny za wnoszenie tego ciepła osobistego i tej miłości do drugiego człowieka i miłości do wiedzy właśnie do naszego środowiska badaczy wieku XVIII. Do stylu pani pracy należy i ta cecha, że zajmuje się pani nie tylko autorami pierwszorzędnymi ze względu na ich wybitność i rangę, ale drugo- i trzeciorzędnymi. Profesor Richard Butterwick, inny z bohaterów programu W Powiększeniu, odsyłamy państwa do tej audycji w serwisie VOD Telewizji Polskiej, napisał o tym, że nawet puste frazesy mają zwykle głębsze źródło w pewnych poglądach i przekonaniach charakterystycznych dla danej zbiorowości. Czy to był rzeczywiście powód, dla którego zajmowała się pani także autorami trzeciorzędnymi? Zdecydowanie tak. Poza tym profesor Richard Butterwick poniekąd w tym wypadku jakby dobrze odzwierciedla naukę anglosaską. Bo to pierwsi anglosasi, Anglicy zwrócili uwagę właśnie na to, żeby nie zajmować się tylko najbardziej słynnymi autorami, ale żeby się przyjrzeć tym autorom minorum gentium, żeby zobaczyć, bo my wtedy widzimy, jak zaczyna się rozprzestrzeniać pewne pojęcie albo i nie. Jeżeli Frycz Modrzewski o czymś pisze, to tak naprawdę nie wiemy, czy to jest obiegowe przekonanie popularne, czy to jest jednak jego. To była postać no, bardzo taka wybitna. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo wtedy mamy ten bardziej prawdziwy język polityczny. Oczywiście można schodzić coraz niżej i w którymś momencie być zalanym tymi źródłami, bo można by na dobrą sprawę nie ograniczać się do pism politycznych. Można czytać na przykład zapisane mowy sejmowe czy sejmikowe. To też jest bardzo ważne źródło, tylko gdzieś trzeba sobie postawić te granice, bo po prostu nigdy by się nie skończyło czytać i nie zaczęło pisać. Więc ja się raczej jednak ograniczam do pism politycznych, których zresztą było zalew. To jest nieprawdopodobne. W XVI wieku, na przykład w okolicach, szczególnie jak już szlachta zaczyna być bardzo aktywna politycznie, czyli pierwsza wolna elekcja, Rokosz Zebrzydowskiego, czyli początek XVII wieku,
Tam jest zalew tych pism. To wskazuje na bogactwo tej kultury politycznej. Prawda? Ona jest fascynująca moim zdaniem. Szczególnie w przełom XVI i XVII wieku, bo wtedy jest nie tylko bardzo dużo, ale też na bardzo wysokim poziomie. Później niestety z tym jest gorzej. Zaczynają się takie pisemka bardzo interwencyjne, bez tego zaplecza teoretycznego. Bo co jest niesamowite, jeszcze w Rokoszu Zebrzydowskiego. Oni się kłócą na bardzo konkretne tematy. A jednocześnie potrafią tam gdzieś, możemy odczytać Cycerona, możemy odczytać najnowszych teoretyków włoskich. Potrafi łączyć najlepsze metody badaczy myśli politycznej. Zarówno z tak zwanej szkoły Cambridge, gdzie kontekst wypowiedzi i dyskusja jest najważniejszy, jak i z niemieckiej szkoły Begriffsgeschichte, gdzie skupia się nad ewolucją najważniejszych pojęć politycznych. Ale korzysta z tych szkół wybiórczo z myślą o tym, co najlepiej wypadnie dla takich źródeł, na którymi operuje. Polska refleksja o polityce, czy polska praktyka polityczna wieku XVI, XVII miała niewiele poświęcano jej uwagi w najważniejszych pracach o republikanizmie europejskim. A uważam, że była to jedna z ciekawszych i najlepiej może zastosowanych w praktyce koncepcji republikańskich. I uważam, że działalność pani profesor na anglosaskim euroatlantyckim rynku idei, czyli obecność jej książek w przekładach na język angielski, osobiste znajomości pani profesor ze światem nauki, humanistyki anglosaskim, spowodowały to, że dzisiaj ta nasza refleksja XVI-XVII-wieczna czy XVIII-wieczna jest absolutnie traktowana jako europejska refleksja nad republikanizmem. To na pewno jest jej wielkie osiągnięcie i dla nas wszystkich jest to wielkie osiągnięcie, bo nasza myśl powinna znaleźć swoje miejsce w całej tej szerokiej europejskiej refleksji o republice. Pani profesor, to odpowiedni moment, żeby zapytać panią o pani mistrzów naukowych. W tym kontekście należy chyba zacząć od profesora Jerzego Michalskiego. Zdecydowanie. W pewnym sensie zacząć i skończyć. Dlaczego? Mistrz dla mnie to jest ktoś, kto jest dla mnie wzorem nie tylko pewnych pomysłów metodologicznych, ale też wzorem, nie wiem jak to nazwać, czystości warsztatu, uczciwości warsztatu. No po prostu kimś, kto mi bardzo imponuje. I takim kimś był tylko profesor Jerzy Michalski. Ja, dopóki on żył, każdy tekst, który pisałam, ja pisałam z poczuciem, że może go przeczytać profesor. I to bardzo dobrze mi robiło. To bardzo dobrze wpływało na dyscyplinę pracy, żeby niczego nie przeoczyć, żeby niczego nie pominąć. Pewien kierunek, który on wytyczył, jest bardzo ważny. On pierwszy zauważył, że właśnie warto się przyglądać tym pismom takim bardziej drugiego rzędu albo i trzeciego. On zauważył, że nie tylko to, co postępowe jest ciekawe w myśli XVIII-wiecznej, że profesor powiedział mnóstwo bardzo, bardzo ważnych rzeczy, często w bardzo drobnych tekstach. I to jest jedyny mistrz, do którego ja się przyznaję. Co do inspiracji, to jest dość dziwna sytuacja, bo ja już sobie zdążyłam wypracować pewien sposób patrzenia na tę problematykę, nie zastanawiając się przesadnie metodologicznie, kiedy zdarzyło mi się właśnie wejść w to środowisko badaczy anglosaskich. Też zresztą dzięki profesorowi Michalskiemu, który tam mnie poniekąd zaprotegował. Uczestniczyłam przez 2 lata w takim seminarium organizowanym przez profesora Quentina Skinnera, no, prominentnego badacza tak zwanej szkoły Cambridge, czyli historii idei właśnie. Ale pewne rzeczy, które były odkryciem szkoły anglosaskiej, dla mnie właśnie dzięki profesorowi Michalskiemu były oczywiste. Bo właśnie odkryciem Skinnera było to, że trzeba badać tych autorów minorum gentium. Dla nas Michalski było oczywiste. To było oczywiste, że musi się takich badać, bo prawdę powiedziawszy za wielu innych u nas nie było. Także to nie jest takie proste, ale na pewno bardzo ważny był dla mnie kontakt ze szkołą Skinnera. Jaki pani profesor ma stosunek do warszawskiej szkoły historii idei?
tej idącej od Baczki, Pomiana, Walickiego, Szackiego. Dorobek profesora Baczki bardzo szanuję. Jest dla mnie szalenie ważny, kiedy zaczęłam się zajmować Rousseau. Co prawda ja się raczej zajmowałam edycją, ja uważam, że rozważań o rządzie polskim. W każdym razie Consideration sur le gouvernement de Pologne. I ustalenia profesora Baczki były absolutnie genialne. To jest znakomity badacz i właściwie cenię sobie wszystkie jego książki bardzo. Nie nazwałabym go swoim mistrzem, bo idę w trochę innym kierunku, ale bardzo cenię, podziwiam, uważam, że są znakomite książki. Właściwie każda z książek, poczynając od tej jego pierwszej jeszcze po polsku napisanej o Rousseau, przez kolejne, które już wydawał po francusku, ale mamy je w tłumaczeniach, to są naprawdę świetne. Pani profesor, istnieje w pracy naukowej przedmiot badań, istnieje warsztat i metodologia, ale jest też coś takiego jak etos pracy naukowej. I dziś, oględnie mówiąc, mamy z tym pewien kłopot. Wypada więc postawić pytanie, czy w ogóle historia jest w stanie dotrzeć do prawdy o przeszłości. Dzisiaj w metodologii badań historycznych, czy w filozofii, historiografii takie pytania stawia się, powątpiewając w pozytywną odpowiedź na to pytanie. Tak, to jest takie bardzo postmodernistyczne podejście. To znaczy, pierwsi zakwestionowali możliwość dotarcia do prawdy historycznej, nie historycy, a filozofowie. Oczywiście my już utraciliśmy tę niewinność, którą mieli badacze pozytywistyczni, którzy wierzyli bez zastrzeżeń, że oni mogą, że rzetelne badania pozwolą im dotrzeć do prawdy historycznej. My jesteśmy już wychowani w tych czasach postmodernizmu i wiemy, że zawsze patrzący ma skrzywienie pewne epoki, w której żyje. Jednak trzeba dążyć, no bo jeżeli nie, to cały zawód historyka nie będzie do niczego potrzebny. My chcemy coś zrozumieć, coś pokazać. Możemy zadawać nowe pytania źródłom, możemy docierać do nowych źródeł. No to jest ta najczystsza, najklasyczniejsza praca historyka, znajdować nowe źródła i na ich podstawie opisywać jakieś wydarzenia historyczne. Natomiast co nie jest zadaniem historyka, nie jest ocenianie. Zawsze kiedy mnie pytają, czy jestem na przykład dumna z Konstytucji 3 maja, nie. Ja bardzo cenię sobie to wydarzenie i jest to dla mnie bardzo ciekawy dokument, ale jako osoba prywatna mogę być z niej dumna. Jako historyk nie. Historyk ani nie potępia, nie powinien moim zdaniem. To jest takie moje credo. Historyk nie powinien potępiać, historyk nie powinien być dumny, historyk powinien próbować zrozumieć. Oczywiście nie ma tak, że jest praca wolna od jakiejś metodologii. Każdy ma jakąś metodę badania. Ale trzeba bardzo uważać i mówię jeszcze raz, źródło i jeszcze raz źródło, choć oczywiście należy też znać literaturę jak najbardziej przedmiotu. Nierzadko bywa i tak, że historycy walczą z pewnymi popularnymi mitami, stereotypami, dominującymi wyobrażeniami. No to zmierzmy się z takim wyobrażeniem, które bardzo często jeszcze pokutuje na temat pierwszej Rzeczpospolitej, dawnej Rzeczpospolitej, że to był kraj rządzony anarchicznie, że konstrukcja władzy w tym państwie była z definicji niesterowna i że to państwo w gruncie rzeczy, owszem, zostało rozebrane, ale w pewnym sensie także zawaliło się pod własnym ciężarem, ponieważ ta budowla była zupełnie źle zaprojektowana. Rzeczpospolita Obojga Narodów istniała co najmniej od Unii Lubelskiej. A wcześniej to państwo też już funkcjonowało. I funkcjonowało dobrze, tylko że to jest kilkaset lat. Nam się ten wizerunek bardzo spłaszcza. To znaczy my mówimy, że to nie funkcjonowało, bo były rozbiory. Dobrze, rozbiory były w drugiej połowie XVIII wieku. Czy ktoś, kto żył w XVI wieku, mógł przewidzieć kierunek? No nie mógł, tak jak my. Przecież my nie wiemy, co się będzie działo za 200 lat, bo to jest tyle czasu. W związku z czym ocena jako całości jest trudna. Znowu, tutaj historyk będzie dzielił włos na czworo. Ja nie ocenię Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako pewnego projektu całościowego, bo w XVI wieku to funkcjonuje świetnie. Znakomicie, po prostu monarchia mixta, jest już Sejm, jest i ma sporo do powiedzenia, choć jeszcze nie tyle, co później. No wszystko funkcjonuje dobrze. Początki monarchii elekcyjnej, no, różnie bywa,
ale jeszcze nie najgorzej. W końcu do połowy wieku XVII to jest ogromne państwo, które sobie zupełnie nieźle radzi z wrogami. Zresztą tych wojen tak dużo nie ma. Jeśli są, to nie w Rzeczypospolitej, tylko na obrzeżach. Jest taka wypowiedź z lat 30. Teraz mi umknęło, bo nie mam, jak każdy szanujący się historyk, nie mam pamięci do nazwisk i lat. Umknęło mi nazwisko, kto to powiedział, że Polska jako bezpieczny spektator siedzi na brzegu morza, patrząc na burzące się bałwany. To jest komentarz wobec toczącej się w całej Europie wojny 30-letniej. Nas to jeszcze w tym momencie, czyli za Władysława IV, na początku nie dotykało. Potem coś się z tym zaczyna dziać. No i nad tym się biedzą historycy, dlaczego system, który działał zupełnie nieźle, bo ten system rządów mieszanych działał zupełnie dobrze, a potem przestaje. Powiem cynicznie, każdy system polityczny musi być tak skonstruowany, żeby mógł działać zadowalając egoizmy wszystkich uczestników. To zresztą nie ja powiedziałam, ale teoretycy państwa. I do czasu to tak działało. Przez cały XVI wiek, szczególnie kiedy Zygmunt August dogadał się ze szlachtą, to działało zupełnie dobrze. Królowie elekcyjni już się ze szlachtą za bardzo dogadać nie umieli. Zygmunt III, bo pomijam powiedzmy Batorego, o którym niewiele wiem, ale o Zygmuncie III wiemy, on chciał rządzić poza Sejmem, bez Sejmu, w związku z czym psuł ten system. Społeczne układy się zmieniały, coraz silniejsi byli magnaci. Im też nie zależało, żeby to dobrze funkcjonowało. Oni woleli się dogadywać z królem. I szlachcie też coraz mniej zależało. Szlachta głównie chciała, żeby nikt na nią nie nakładał podatków, co zresztą jest zupełnie zdrowym i normalnym odruchem. I w tej sytuacji ten system w którymś momencie zaczyna szwankować. Ale tak do końca, mówię, tam się wszystko złożyło. Wojny, połowy wieku XVII. Jest coraz gorzej później. I rzeczywiście w XVIII wieku to państwo szwankuje bardzo. Ono szwankuje bardzo, nie funkcjonuje, ustrój nie działa. Najpierw jest kryzys ustroju, potem jest już kryzys państwa. I jakby ci, którzy mówią, że Rzeczpospolita była fatalna i właściwie dobrze, że upadła, oni się odnoszą tak naprawdę, nie mając tej świadomości, do ostatnich 30 lat, no może do ostatnich 60 lat istnienia tego państwa. Nie biorą pod uwagę tylko co wcześniej. Ci, którzy z kolei mówią, że no piękne rozwiązanie, znakomite po prostu, to z kolei myślą o tych wcześniejszych. Także nie ma na to jednolitej odpowiedzi. Takiej publicysta może, historyk nie powinien. Jedną z głównych pani prac jest książka Regina Libertas. Przyjrzyjmy się jej. Regina Libertas była i jest książką przełomową. To jest pierwsza próba na dużą skalę zastosowania tej metodologii o pojęciach i o kontekstach dyskursów politycznych. Skupione na najważniejszym pojęciu w dawnej polskiej myśli politycznej, czyli wolności. Jest to książka wybitna. Książka, którą odkryłem dla siebie jako w zasadzie pierwsze chyba wprowadzenie w myśl republikańską, dla mnie pierwsze oczywiście, to jest praca Regina Libertas. Wolność polskiej myśli politycznej XVIII wieku, niby jest to interesujące i ważne. Ja badałem wiek XVI-XVII. Kiedy otworzyłem ją sobie, bo próbowałem zobaczyć kontynuację pewnych idei, no, zorientowałem się, że cały pierwszy rozdział, duży, obszerny, jest najlepszym wprowadzeniem w refleksję polityczną staropolską. Tytuł jest XVIII wiek, a pani profesor napisała niesamowicie zwięzłą, ale jakże trafną monografię poświęconą refleksji staropolskiej. Prace pani profesor umożliwiają zrozumienie, czym była dawna Rzeczpospolita poprzez rekonstrukcję znaczenia konstytutywnych dla niej idei i wartości. No i właśnie, wokół jakich pojęć i idei toczyły się najczęściej debaty polityczne dawnej Rzeczpospolitej? Znaczy, podstawowe pojęcie to jest Rzeczpospolita. Pani Bem Wiśniewska zbadała to statystycznie i wyszło jej, że w porównaniu do wszelkich innych pojęć politycznych dwa razy więcej występuje słowa Rzeczpospolita. Więc to jest podstawowe słowo. Drugie w kolejności, już bez badań statystycznych, ale tak na moje wyczucie, to jest chyba, chciałam powiedzieć, że wolność, ale nie wiem, prawo, wolność, to jest tak mniej więcej,
a potem no, to jest dobro publiczne. I wokół tego jest cała narracja polityczna, przy czym Rzeczpospolita rozumieją inaczej niż my, wolność rozumieją inaczej niż my i prawo traktują inaczej niż my. Jedyne, co może, jest to dobro publiczne, którego my tak za bardzo już w ogóle nie używamy, więc... W jaki sposób te pojęcia właśnie organizują debatę polityczną? Znaczy, jakie moglibyśmy wyróżnić szkoły myślenia, czy antagonistyczne wobec siebie obozy, jeśli chodzi o rozumienie Rzeczpospolitej, wolności, prawa, dobra publicznego? Nie ma. Nie ma antagonistycznych obozów. Oni wszyscy to rozumieją tak samo. Czyli tak jak Rzymianie. Oni się do pewnego stopnia. Oni się kłócą o konkrety. Natomiast te pojęcia dla nich znaczą to samo, co bardzo ułatwia im porozumienie. I może nie porozumienie, zrozumienie się. Tak. Z porozumieniem bywało różnie. Natomiast oni doskonale rozumieją te pojęcia i łącznie z grepsami z nimi związanymi, bo na przykład jednym z ulubionych zarzutów politycznych było to, że ktoś się nie troszczy o dobro publiczne, że jest złym synem ojczyzny. Albo z kolei samego siebie przedstawiało się, że ja jako wierny poddany Rzeczypospolitej, kochający Rzeczpospolitą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są takie sformułowania, które w zasadzie muszą się znaleźć w każdym wystąpieniu. Oni mają świadomość, że po części to są frazesy, bo na przykład kiedy Zebrzydowski rzuca się, oczywiście w imię obrony ojczyzny, przeciwko królowi, to jego przeciwnicy mówią, no tak, to dopiero od czasu, kiedy te kamienice tam stracił w Krakowie, to postanowił być takim patriotą wielkim. Notabene słowa patriota oni nie znają. Słowo patriota wchodzi w XVIII wieku. I nie ma słowa patriotyzm. Jest albo z łaciny amor patrie, albo właśnie miłość, albo caritas patrie. Albo po polsku no, miłość ojczyzny, dobry ojczyzny, syn, dobry obywatel. To jest ciekawe. Już w XVI wieku jest polskie słowo obywatel. To jest rzadkość w Europie, żeby już z łaciny przetłumaczyć. Tak. Oni to równolegle mówią. Mówią civis civis, ale też obywatel obywatele. I to jest już XVI wiek, jest taka bardzo ładna książeczka, Philopolites, czyli tam dobry obywatel, ojczyznę miłujący. Prześliczny tekst, zresztą bardzo, bardzo go lubię. I to słowo już funkcjonuje, po prostu jest czymś oczywistym dla nich. I oni, czyli oni, szlachta, czują się obywatelami. A która z wartości takiej aksjologii państwowej jest przedmiotem najrozleglejszych rozważań w XVII i XVIII wieku w traktatach i pismach politycznych? No, oczywiście zastanawiają się, czym jest Rzeczpospolita, przy czym oni to wiedzą. Oni się nie muszą nad tym zastanawiać, oni to po prostu opisują. Rzeczpospolita to my obywatele. Znaczy, to jest to pojęcie Rzeczpospolita, to jest co, właśnie, czym ono się różni od naszego dzisiejszego rozumienia. Tam nie ma granicy między tym, co jest państwem, a tym, co jest społeczeństwem. Ta granica w ogóle nie istnieje. To nie to, że ona się zaciera. Oni by czegoś takiego nie zrozumieli, gdybyśmy im powiedzieli, ponieważ nie ma koncepcji państwa jako czegoś zewnętrznego wobec obywatela. My na przykład mówimy, no tak, no to jest coś jest państwowe. Albo państwo nakłada podatki. Nie ma. Czegoś takiego nie istnieje w tej formule. Dopiero Thomas Hobbes to wprowadził, prawda? Pojawił się lewiatan zewnętrzny wobec... Tak, wtedy już był taki moment, kiedy to się powinno było narodzić i rzeczywiście Hobbes to najdobitniej sformułował. Oni tego nie przyjęli zresztą. W XVII wieku to jest ciekawe. Europa zaczyna pomału ta myśl europejska przyjmować, a nasi nie. U nas dalej jest to civitas, ta wspólnota. I to będzie bardzo długo, aż do XVIII wieku. Oni mnóstwo nowych koncepcji już w czasach stanisławowskich przyjmą, ale tej akurat nie. Dalej państwo jest wspólnotą, państwo to są obywatele. Tylko już na samym końcu zaczną dostrzegać, że może obywatele to jednak nie jest tylko szlachta. No, ładnie z ich strony, tylko trochę późno. Natomiast no, jest wolność i znowu oni jej za bardzo nie opisują. Ja miałam z tym kłopot, jak się zabrałam do tej książki o wolności, bo definicji wolności u nas za wiele nie ma, bo wolność była pewną oczywistością dla nich. Dopiero trzeba z odprysków budować, co jest dla nich tą wolnością lub tymi wolnościami, bo to są dwie różne rzeczy. I to jest na pewno jest bardzo ważnym tematem. Jak ja się zastanawiałam, gdyby pisać historię myśli politycznej
I Rzeczypospolitej, jak zatytułować dwie części. Ja bym zatytułowała pierwszą część Jakie państwo? I ta część kończyłaby się w połowie XVII wieku, a drugą Jaka wolność? No i ta kończyłaby się razem z Rzeczą Pospolitą. Bo rzeczywiście oni najpierw jednak mówią, dyskutują o tym, co robić, żeby to państwo dobrze funkcjonowało. Oczywiście tu wchodzi rzecz, która dla nas znowu jest dziwna, to znaczy ta cnota. Miłość ojczyzny czy dobra pospolitego. To jest dyskurs zaczerpnięty właśnie ze starożytnych, a potem przefiltrowany przez coś, co nazwano humanizmem obywatelskim. Jest to taka koncepcja, która mówi za starożytnymi, że państwo może tylko wtedy dobrze funkcjonować, jeżeli obywatele przedłożą dobro publiczne na dobro prywatne. No, żeby przedłożyli, muszą być cnotliwi, czyli muszą kochać ojczyznę, bo to jest ta podstawowa cnota. Dlaczego właśnie wolność została uznana przez ogół myślicieli politycznych tamtego czasu, I Rzeczypospolitej, za tę wartość ustrojową najważniejszą? Znaczy, najważniejszą było prawo chyba, ale wolność tak. Znaczy nie tylko przez nich, przez szlachtę też. Przez szlachtę też, tylko oczywiście na poziomie zaścianka nikt do tego nie dorabiał filozofii, tylko się troszczył, żeby mu się nikt nie wtrącał w jego prywatne sprawy. I nikt mu nie przeszkadzał na przykład też wybatorzyć chłopa. Ale no, dlaczego? Myślę, że dlatego, że to jest bardzo ważna wartość dla ludzi, którzy w którymś momencie zdobyli wpływ na politykę. Czyli żyli w kraju, który no, Anglosasi nazywają to, znaczy oni też to nazywali Rzeczą Pospolitą. Nie republiką, bo rzadko używali, to znaczy jeżeli po łacinie to nazywali res publica. Natomiast albo po polsku Rzeczpospolita, z czym się zupełnie nie kłóciło to, że był król, że był koronowany władca, nawet dziedziczny, bo już za Jagiellonów oni uważali, że to jest państwo wolne i to jest wolna Rzeczpospolita. Respublika Libera. Dodawali tę końcówkę, właśnie to określenie, bo w tamtym czasie Respublika to było określenie na każde państwo, które nie jest rządzone tyrańsko. Czyli poza Turcją właściwie wszystkie państwa europejskie uważały się za republiki. Więc nasi już zaczynają bardzo wcześnie podkreślać, że to jest wolna Rzeczpospolita, należąca do pewnej wspólnoty wolnych państw, takich jak Republiki Włoskie, później Niderland, Szwajcaria. Wiele więcej ich nie było. Anglia dopiero, nasi uznali Anglię za kraj wolny dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Wcześniej mieli z tym kłopot. Więc dla nich ta wolność jest podstawą funkcjonowania i to jest na dwóch poziomach. I politycznym, czyli udziału we władzy, i indywidualnym. Bo wolność, którą Anglosasi nazwali republikańską, ja coraz mniej lubię określenie republikański, bo jest w tej chwili pewną zbitką, czy pewnym grepsem używanym bez większego zrozumienia i etykietą, która na coś jest nakładana, więc nieważne. Ta wolność, która właśnie tam była, to jest wolność, którą my już też nie bardzo rozumiemy, bo my dzięki od Konstanta, poczynając przez Izajasza Berlina, my rozdzielamy wolność. Mówimy, że jest wolność negatywna, wolność liberalna, czyli wolność jednostki w granicach prawa. Także wolność od państwa między innymi. Tak, to jest ta wolność liberalna. I jest wolność pozytywna, czyli wolność uczestniczenia w życiu politycznym. Tamci ludzie takiego rozdzielenia nie było. Wolność to wolność. To jest raczej tak, jak rozumieli Rzymianie, czyli nie jest wolnym ten, kto pozostaje we władzy pana, in potestate domini. O kimś ktoś inny może decydować. Czyli, i to jest też tylko kwestia potencjalnie. To jest właśnie bardzo wyraźna różnica między Hobbesem a tą tradycją wcześniejszą. Hobbes mówił, że jestem wolny tak długo, dopóki nikt fizycznie nie narusza mojej wolności. Natomiast szlachta polska powiedziałaby, że niekoniecznie, bo jeżeli ktoś ma możliwość naruszenia tej mojej wolności indywidualnej, to ja już nie jestem wolny. On może całe życie nie skorzystać z tej możliwości. To jest znakomity punkt wyjścia, żeby zapytać, czym się w takim razie różniły prawa polskiej szlachty od przywilejów nadawanych szlachcie w innych krajach europejskich? Czy to są tylko różnice ilościowe, że ktoś miał więcej, a ktoś mniej przywilejów, czy chodzi też o różnice jakościowe? Zaraz do tego wrócę, ale jeszcze chciałam chwilę o tej wolności,
bo to jest bardzo charakterystyczne u Fredry, Maksymiliana zresztą, który pisze, że ludzie w monarchiach Zachodu są też wolni, ale on to nazywa wolnością z łaski. Póki król nie chce się wtrącać, to się nie wtrąca, ale jak zechce, to będzie mógł. I to jest właśnie wolność postrzegana przez naszą szlachtę, bo mówię jeszcze raz, nie łudźmy się. Szlachcic na Zagrodzie całe życie nie troskał się o to, że chce pojechać na Sejm i decydować o sprawach państwa. On tylko chciał, żeby nikt nie decydował o jego sprawach, ale do tego była mu też potrzebna prawa polityczne. I tu wracam do pana pytania, czyli do kwestii przywilejów szlachty polskiej. W dużej mierze były takie same. Przywileje gospodarcze, to było bardzo podobne. Władza nad chłopem była nawet większa w którymś momencie już niż w innych państwach, co akurat nie było takie dobre. Ale szlachta polska szybko zyskała przywileje polityczne. Na to zwraca uwagę Walicki właśnie, że w którymś momencie, zresztą też Wyczański o tym pisał, w którymś momencie to przestają być typowe przywileje stanu szlacheckiego, a to stają się uprawnienia obywatelskie. I oni na to tak patrzą. W momencie, kiedy wchodzą do Sejmu i kiedy Izba Poselska może o czym coraz więcej decydować, bo w 505 roku to jeszcze była taka sobie ta władza tej Izby Poselskiej, ale później ona rośnie liczebnie i o coraz więcej rzeczach decyduje. To doskonale widać to inne podejście już do tej kwestii, no po śmierci Zygmunta Augusta, kiedy oni muszą pierwszy raz, oni się zastanawiają, czy Rzeczpospolita bez króla to jeszcze jest Rzeczpospolita. No i dochodzą do wniosku, że tak, jednak tak. To jest bardzo trudny moment, trzeba sobie to zdać z tego sprawę. To jest Europa monarchii zmierzających ku absolutyzmowi. Tu nie ma republik. Praktycznie, no malutkie włoskie, no bardzo przyjemny przykład. Wenecja, zresztą tak. Wszyscy do Wenecji sięgają i czytają Contariniego, nasi też. No ale to nie jest dobry przykład dla wielkiego państwa. I oni sobie muszą poradzić z czymś, co właściwie nie ma opracowania koncepcji teoretycznej w pełni. I muszą to stworzyć. I to nie stworzyć w traktacie, tylko stworzyć w trakcie walki politycznej. I dlatego te pisma z okresu pierwszej wolnej elekcji są bardzo ciekawe, bo widać, jak ci ludzie się zmagają z tą materią ideologiczną, tworzą nowy język, tworzą nowe koncepcje, nową wizję państwa, nie do końca sobie z tego zdając sprawę. Ale oni wszyscy musieli jakoś poradzić i moim zdaniem poradzili zupełnie nieźle. No, w praktyce to zaszwankowało później, od razu nie. Chociaż od razu też, skoro im czmychnął król. A potem, co którego wybrali, to była no, prawie wojna domowa. Więc to nie jest najlepiej. Ale bardzo koncepcyjnie, bo ja w końcu na moje szczęście, bo to jest znacznie bardziej optymistyczne, jestem historykiem idei, mnie bardzo imponuje, jak oni sobie opracowują te idee. Bo to jest trochę tak, jak Anglicy za rewolucji Cromwella. Wtedy przecież, oczywiście jest Hobbes, który no, polemizuje z tym wszystkim, ale są też, jest Milton, jest Sidney, kto tam jeszcze jest, Nedenham. Także i jest tam sporo tych teoretyków, ale właśnie dlaczego na nich zwrócił uwagę Skinner? Oni byli trochę drugorzędni. To właśnie było w toku walki, w tworzenia nowego państwa. I to samo jest u nas i powstają też bardzo ciekawe teksty w tym czasie. Myślę, że nawet porównywalne bez większego trudu. Z tego okresu nasze teksty są bardzo ciekawe. Zresztą już pod koniec panowania Zygmunta Augusta, kiedy wiadomo było, że on umrze bezpotomnie, wtedy pisze przecież Wolan, trochę potem pisze Warszewicki. Ale to jest te 30 lat od śmierci Zygmunta Augusta do Rokoszu Zebrzydowskiego. Tam wtedy powstaje sporo bardzo ciekawych traktatów teoretycznych i oni tworzą pewne zręby ideowe, które później będą aż za długo obowiązywać. Pani profesor, mimo tych zastrzeżeń, które pani zgłosiła do ścisłości tych pojęć, czy moglibyśmy się pokusić o wykaz syntetycznych różnic pomiędzy republikańską a liberalną ideą wolności? To znaczy, ja się tutaj zgadzam ze Skinnerem, że liberalna idea wolności zawiera się w republikańskiej. Bo liberalna idea wolności to tak jak mówiłam, to znaczy ja mam taką dykteryjkę, trochę ją za dużo powtarzam, ale ją powtórzę. Jak definicja Hobbesa i definicja republikańska. Otóż jeżeli siedzimy sobie tu w tym studiu i nagle wpadają terroryści
i stają przy drzwiach. I mówią tak, macie tutaj siedzieć, jeżeli ktokolwiek wyjdzie, to go zastrzelimy. My tu siedzimy i według Hobbesa jesteśmy wolni, bo oni nie naruszyli naszej swobody fizycznej i w ramach tego studia jesteśmy wolni. Natomiast republikanin powie nie, nie jesteście wolni, bo nie możecie sami podjąć decyzji, czy wyjść, czy nie. Znaczy oczywiście możecie, ale strach, to nawet Hobbes później przyznał, że strach ogranicza wolność. Więc to jest jakby najlepsze, najlepiej pokazuje te różnice. Nie jest wolny ten, kto nie decyduje o sobie, ale na co dzień te wolności się tak bardzo nie różnią. Ja się trochę denerwuję, jeżeli zdarzają się badacze, którzy próbują przeciwstawiać rozumienie liberalne republikańskiemu. Nie. Rozumienie liberalne jest tylko nie wszystkie, a nie obejmuje niektórych aspektów, które obejmuje rozumienie liberalne wolności. Ale czy jednak one nie wynikają z zupełnie różnego podejścia do działalności publicznej? To mówimy o republikanizmie XIX-wiecznym. Mówimy o republikanizmie, który się przekształcił, to jest postrusowski republikanizm, na którym ja się przesadnie już nie znam i on jest inny. On rzeczywiście nakazuje, to co opisał Rousseau, całkowite roztopienie się w społeczeństwie. Przy czym sam Rousseau tego tak nie rozumiał, on to dość indywidualistycznie rozumiał. Natomiast później jest to rzeczywiście, to jest ta wolność, którą opisuje Berlin, tylko on ją nazywa pozytywną, on jej nie nazywa republikańską. I to jest ta wolność, którą przeciwstawiał Constant, wolność starożytnych, wolność nowożytnych. To jest bardzo charakterystyczne. Tylko że to, co Skinner, a ja trochę za nim, nazwał wolnością republikańską, w tym rozumieniu XVI-XVII-wiecznym, to nie jest zaprzeczenie wolności negatywnej. To jest jej uzupełnienie o uprawnienia polityczne. Natomiast to całkowite podporządkowanie to jest może i element ideologii republikańskiej. Ale to są dwie różne rzeczy. Wolność republikańska i ideologia republikańska. Pani profesor, a jak rozumiano wolność słowa jako filar wolności politycznej? No to dla nich było bardzo ważne, z tym, że to miało granice. To miało granice, wolność słowa miała granice. Natomiast rzeczywiście wolność słowa u nas gwarantowały no tak naprawdę to już artykuły henrykowskie, bo tam bardzo wcześnie było, że każdy może wypowiedzieć się na tematy polityczne, z tym, że raczej na sejmiku i na sejmie, ale to rozciągano na całą szlachtę. Czyli, no właśnie, ale były granice jakie? No była granica stanowa po trosze. Chociaż nie jest mi znany przypadek, że mieszczanin pisał o sprawach politycznych i miał z tego powodu kłopoty. No, wyraźniejsza jest granica religijna. Jednak dogmatów religijnych atakować nie wolno było i za to można było być ukaranym. Natomiast wolność słowa polityczna była kolejnymi konstytucjami sejmowymi gwarantowana, to powtarzało się. Wręcz obowiązkiem na przykład senatorów było mówić, co by szkodliwego dla Rzeczypospolitej widzieli. A kiedy widzieli krytyka monarchy mogła oznaczać obrazę majestatu penalizowaną, że tak powiem, przez prawo? A to jest właśnie, to jest świetne, że pan o to zapytał, bo nie zapomniałabym to powiedzieć, a to naprawdę jest ładne. Od momentu rozdzielenia, jeszcze w końcu XVI wieku, zdrady państwa od crimen lege majestatis. Powstają dwa prawa i zdrada państwa jest w tym prawie mniej więcej interpretowana tak, jak my interpretujemy dzisiaj, czyli paktować z wrogiem, poddać komuś fortecę, podobne rzeczy. Co oczywiście nie znaczy, że nie paktowali z wrogiem, ale prawo było bardzo wyraźne. A obraza króla to jest obraza króla, także na przykład a w innych państwach to podpadało pod zbrodnie zdrady stanu. Tak jak na przykład kwestionowanie legalności Henryka VIII z Anną Boleyn prowadziło prosto na szafot. Tak. Bo to była zdrada stanu, to była zdrada państwa. U nas to się rozdzieliło i także to jest, a jak dalece można się było posunąć, no to jest ta też bardzo znana historyjka, jak na Sejmie Batoriańskim jeden z posłów, bo król się zdenerwował i krzyknął tace nebulo, milcz, to się tłumaczy milcz błaźnie, ale to jest obraźliwe, trochę co innego znaczy. I Kaźmierski na to wstał i powiedział, nie jestem błaznem czy nic po nim, ale jestem kimś, kto szanuje królów, ale obala tyranów. No, po takim diktum angielski
poseł, bo przecież mieli ten swój parlament, poszedłby się pożegnać z rodziną, o ile by zdążył, i to byłby koniec jego kariery oraz życia. Natomiast Kazimierski, namówiono go, w końcu przeprosił króla, na niczym się skończyło. Także na bardzo wiele można sobie było pozwolić. Zresztą miłość ojczyzny nie musiała oznaczać miłości króla. Nie wykluczała, ale tak jak Zamoyski mówi, kocham Rzeczpospolitą i waszą królewską mość, bo nie rozdzielam tego. Ale już w Rokoszu Zebrzydowskiego można było powiedzieć, że kochają ojczyznę przeciwko królowi. Bronią ojczyzny przed królem. Panie profesor, temu kultowi wolności towarzyszył jednocześnie kult prawa. Dlaczego staropolscy pisarze polityczni przywiązywali tak wielką wagę do prawa? Nie tylko pisarze. Jest takie pisemko z czasów Jana Kazimierza, gdzie autor drwi po trosze ze szlachty i powiada, że właśnie idą do kościoła, a zamiast Biblii jej niosą ze sobą księgę praw. I zamiast czytać Pismo Święte, czytają sobie prawa. Także ten kult praw był również wśród szlachty. Nie mylmy tego z przestrzeganiem prawa, bo z tym bywało różnie, bardzo różnie bywało. Natomiast żeby to zrozumieć, trzeba zrozumieć, jak oni widzieli prawo. Prawo było dla nich czymś znacznie więcej niż dla nas. Prawo w dzisiejszych czasach może tak to rozumieją filozofowie, ale taki człowiek na co dzień nie. Natomiast dla nich prawo podtrzymywało całą delikatną tkankę państwa, czyli Rzeczypospolitej, całą bardzo delikatną konstrukcję monarchia mixta i naruszenie jakiegokolwiek prawa. Mogło się okazać, że ten drobny kamyczek, który się wyciągnęło, to był kamień węgielny i że się wszystko wali. Prawo porównywano z krwioobiegiem, z duszą Rzeczypospolitej. To zresztą jest starożytne porównanie. Bez prawa Rzeczpospolita jest martwa, jak ciało ludzkie bez duszy jest martwe. Także prawo jakby przerastało całą tkankę Rzeczypospolitej. Oni mieli tego głęboką świadomość. No, poza tym prawo im oczywiście było stróżem króla. Gwarantowało im ich wolności, ich swobody. Te w liczbie mnogiej, ale też tę w liczbie pojedynczej wolność. Chroniło obywatela właśnie przed władcą i przed współobywatelami. Także wreszcie prawo było kierunkowskazem postępowania. To też jest wzięte od starożytnych. Prawo było identyfikowane ze sprawiedliwością. U nas to się bardzo rozdzieliło. Wtedy to jest wzięte od starożytnych. Prawo oznacza w pewnym sensie sprawiedliwość, a więc coś niezbędne państwu. Także prawo jest po prostu wszędzie i wszystkim i prawo miało kształtować postawy. Prawo było, to jest charakterystyczne, oni nie mówią przestrzegać prawa, nie ma takiego sformułowania. Oni są posłuszni prawu. To znów ja mam takie porównanie, że liberał, kiedy przechodzi przez jezdnię, stoi na światłach. Liberał powiada nie przechodzić na czerwonym, co nie jest zakazane prawem, jest dozwolone. Republikanin powie przechodzić na zielonym, być posłusznym prawu, robić to, co prawo nakazuje, a prawo nakazuje przechodzić na zielonym. I to jest tak, że tych funkcji prawa było co niemiara. Znów to nie jest tak, że jakiś tam sobie siedział szlachetka i sobie przepowiadał te funkcje prawa. Ale instynktownie je jednak odczuwali, no a poza tym to były ich przywileje, to były prawa, więc trzeba ich strzec. Bardzo ciekawym dokonaniem profesor Krwawicz jest też wydanie Konstytucji 3 maja. Konstytucja miała już edycje krytyczne, wydane przez profesora Jerzego Koweckiego w roku 1981, potem powtórzone z uzupełnieniami w roku 1991. W roku 2018 w wydawnictwie Muzeum w Łazienkach Królewskich profesor Krwawicz przygotowała edycję jeszcze jednego odnalezionego egzemplarza Konstytucji 3 maja. To charakterystyczny dokument. W zasadzie wiedzieliśmy, że istnieje, natomiast od początku XIX wieku do roku 1964 był przechowywany w Rosji, a potem w Związku Radzieckim i nie był dostępny polskim badaczom. Kiedy odzyskaliśmy go i trafił do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, dokument ten wpadł w taką, jak pisała profesor Krwawicz, lukę poznawczą, badawczą i nie był przedmiotem zainteresowania uczonych. Tymczasem to jest właśnie ten egzemplarz, który leżał na stole podczas dyskusji nad ostatnią wersją Konstytucji. Na niego nanoszono ostatnie drobne poprawki.
i na niego przysięgał Stanisław August, król Rzeczpospolitej, mówiąc: przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę. Zwrócę uwagę na jej dokonania edytorskie. Przede wszystkim profesor Krwawicz uczestniczy w edycji krytycznej pism Jana Jakuba Rousseau razem z profesorem Dominikiem Trierem. Oczywiście teksty wychodzą w języku francuskim i ta edycja jest kontynuowana. Włożyła również wiele pracy konstruktywnej w przygotowanie pamiętników króla Stanisława Augusta, ostatniego władcy Rzeczpospolitej. Dla mnie osobiście znów szczególnie ważne wydanie pierwsze pełne pamiętników Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiemy, że przez wiele dekad pilnie strzeżone pod pieczęciami carskimi, gdzieś od początku XX wieku ukazywały się we fragmentach. I tutaj w opracowaniu pani profesor, także we współpracy międzynarodowej ze środowiskiem francuskim, ukazała się ta pełna wersja pamiętników. Dla wszystkich zajmujących się edytorstwem źródeł, no to było wielkie święto. Kopalnia, rzecz jasna, wiedzy także na temat i ostatniego króla Rzeczypospolitej, jak i ogólnie kultury naszego kraju. Dziesiątki, setki postaci przewijających się przez kartę tych pamiętników. Dlaczego targowiczanie uważali Konstytucję 3 maja za grób wolności? Bo byli zdrajcami? Nie, no oczywiście, to znaczy byli. Nie, ja nie, żadnej nowej szkoły tutaj nie będę reprezentować. Byli zdrajcami, byli ludźmi, którzy doskonale wiedzieli, co robią. Dlaczego tak to uznali Konstytucję 3 maja za grób wolności? Z różnych powodów, niestety większa część tych powodów były to powody osobiste. Seweryn Rzewuski bardzo był rozgoryczony ograniczeniem już wcześniej, zresztą nie w konstytucji, władzy hetmanów i bardzo demagogicznie atakował Stanisława Augusta jako czołowego despotę. Szczęsny Potocki bardzo się rozżalił, że go nie doceniono na Sejmie Czteroletnim, wyjechał do swoich dóbr. On może najbardziej jeszcze, to patrzył ideologicznie, on może najbardziej wierzył rzeczywiście w to, że utrata jest wolności tej republikańskiej. Może najbardziej, o Branickim nie mówię, bo bądź Aleksandra Engelhardt, siostrzenica Potemkina, była jego żoną i on się tak czuł Polakiem, jak ja się czuję Niemcem, więc to akurat, łagodnie mówiąc, nie jestem o nim dobrego zdania, o żadnym zresztą z tych panów nie jestem przesadnie dobrego zdania. Wydaje mi się, że zaślepiło ich poczucie utraty wpływów, utraty władzy. Niewiele jest wystąpień naprawdę ideologicznych przeciwko Konstytucji 3 maja. Najlepiej napisane to jest Dyzmy Tomaszewskiego, ale to jest napisane na zamówienie Potockiego i zresztą bardzo demagogiczny tekst. Konstytucja 3 maja nie ograniczała swobód. Owszem, ograniczono swobody, nie w Konstytucji, tylko w prawie o sejmikach z zimy 91, odebrano prawa polityczne tak zwanej szlacheckiej gołocie, czyli szlachcie, która nie posiadała dóbr dziedzicznych. I o tym można dyskutować, czy to było akurat wobec tej szlachty. I to było w pełni zrozumiała decyzja, bo to była decyzja, ta szlachta była narzędziem magnackim, dlatego ją pozbawiono władzy, znaczy władzy, udziałów praw politycznych. Ale to można dyskutować, natomiast to nie była decyzja Konstytucji 3 maja i co więcej, po ustanowieniu prawa o sejmikach, za tą szlachtą to się ujął chyba tylko właśnie Rzewuski. Raczej specjalnie nikt się tym nie przejął. Jest wybitnie demagogiczne i ja tu reprezentuję zdecydowanie starą szkołę. Uważam, że w tym czasie ta ideologia, do której oni się odwoływali, była przeżytkiem. Była ideologia republikańska, jak najbardziej, tworzona przez Kołłątaja, przez Staszica, która miała bardzo dużo odwołań do tej tradycji. Ona była osadzona w tradycji polskiej, ale już po pierwsze widziała całe społeczeństwo. Żaden z tych trzech panów społeczeństwa nie dostrzegł. Oni widzieli tylko wspólnotę szlachecką i przywileje tej wspólnoty. W wieku XVIII Rzeczpospolita miała szansę na modernizację. Czy istniał w niej taki potencjał? Czy mogła złapać balans pomiędzy sprawnością państwa a wolnością obywateli? Czy mogła uniknąć swojego losu w końcu? Znaczy, powiem tak, skoro nie uniknęła, to widocznie nie mogła. Ja się zgadzam z tym, co napisał profesor Rostworowski.
Rzeczpospolita nie upadła dlatego, że była anarchiczna i archaiczna, tylko dlatego, że zaczęła się modernizować. Ponieważ w tym momencie, pomijając mnóstwo innych czynników, o których zdecydowanie lepiej opowiedziałaby pani profesor Zielińska, czyli czynnika rosyjskiego, który był bardzo żądny rozbioru, ale pomijając to, myśmy się zaczynali stawać, znaczy jeszcze nie stawaliśmy się, ale perspektywa była taka, że możemy się stać niebezpieczni dla sąsiadów w ich odczuciu. W związku z czym nie było na co czekać. Także jak mówię, no, historia alternatywna jest bardzo interesująca, ale to już nie moja działka. Gdyby pani zechciała powiedzieć nam, co historia XVIII-wiecznej Polski i Europy może powiedzieć nam o dzisiejszym świecie? Dobrze jest znać historię, nie dlatego, żeby uniknąć jej błędów, bo błędów się nie uniknie nigdy. Natomiast wielu ludziom wydaje się, że mówią coś nowego, a powtarzają bardzo stare prawdy i byłoby dobrze, żeby je znali. Ona może dużo powiedzieć, może powiedzieć dużo o Rosji na pewno. A jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, o politykę, o to, czym ja się bardziej zajmuję, no to to, że na pewno kłótnie polityków nie robią dobrze sytuacji kraju i że czasem się można dogadać. Tak jak oni przed Konstytucją 3 maja. Ja to zawsze opowiadam, bo zawsze to na mnie robi ogromne wrażenie. Konstytucję 3 maja napisało dwóch ludzi, którzy się nienawidzili, tak jak niewielu naszych polityków dzisiaj, czyli król i Ignacy Potocki. I oni potrafili się dogadać i potrafili przygotować dokument. No niestety nie uratował Rzeczypospolitej, no ale został jej testamentem. Historia jest, a przynajmniej bywa i może być, kiedy się ją dobrze studiuje, nauczycielką życia. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Polemizowałabym. Dziękuję bardzo. I zapraszam do zajęcia.